Witam, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions, a dzisiaj pogram Matewą głosem gromu. Dawno był ostatni odcinek z Matewy, więc postanowiłem, no tak jak mówię, coś nagrać. Głównie dlatego, że pojawiły się dość fajne zaklęcia magii powietrza i magii wody. Mamy lodową włócznię i mamy gniew burzy, który mam na razie niestety tylko w dwóch sztukach, czy też dwie sztuki mam tylko tego zaklęcia, a ono jest nawet fajne. Tak mi się wydaje, więc trzy bym wrzucił do tego deku bez jakichś wielkich oporów. Okej, jak ten deck wygląda od początku? Mamy 3 razy Dzień Świątyni, 2 razy Powstanie Mówcy Zaświatów, Tydzień Najemników. Stwory to 4 razy Goblin Zwiadowca, Księżycowy Feniks, Harpia z Ranaru, 4 razy, 4 razy Łowczyni Nowołnicy, 4 razy Centaur Łucznik, Bojowy Olifant, 4 razy Raja raz, Rozdzielacz 4 razy, Szaman 2 razy, Łamacz 2 razy, Zefiria raz. I to tyle ze stworzeń. Zaraz, czy ja też mogę grać tutaj jeszcze tą niebieską Zefirię? Czemu ja jej nie gram? Właśnie. Dobra, to będzie 5-4-1 w takim razie. 5-4-1, 61 karcioszek. Ok, mamy dwie Zefirie, teraz zaklęcia. Jest ich 14, 3 razy lodowa włócznia, raz skupiony umysł, 4 razy gejzer, 4 razy wybuch błyskawicy i 2 razy gniew burzy. Oprócz tego 4 łuty szczęścia to są ołtarze ofiarne i 2 budynki, namiot wojenny. Razem 61 kart. Talia do grania w formacie standardowym. Ok, Matewa i lecimy. No nice, Yukiko. Wow, jestem drugim graczem, mam coś za jeden, mam coś za dwa. Niesamowite po prostu, dobre rozdanie. Dobra. Yukiko dobrała sobie kartę, a ja zagram Goblina. Piocha i let's go. This will be on YouTube? Yes. Kurczę, radę, koleś się pyta, czy to będzie na YouTube. To będzie, będzie. Okej, okay, co ja mogę z tym wynalazkiem zrobić? I'm famous. za 3. Zagramy sobie tak chyba. Tak. Piącha i heja. Serio? Serio? Jesus Christ. Teraz będzie mnie kurczę blokował cały czas tym wojownikiem Shinji. Jesus Christ. Co to robić? Mogę tak, zapodać mu jeden damage z kryształu, plus dodać piąchę, wbić tym 3 i tak naprawdę stracę 2 karty po to, żeby pokonać jednego trolla. Jesus Christ. Czy to się opłaca? Zada jeden punkt obrażeń, lol. Cześć, zaraz, mogę dać piąchę? Mogę dać piąchę. Dobra, na razie zrezygnuję z tego. Ty idź tutaj. Ty idź tutaj, ty idź tutaj. Magia. Nextura. Koralowa. Świetnie. Pewnie typek się szykuje pod gejzer, więc pełen wypas. Czy ja chcę to zagrać? Ile to zdaje? 2 damage'u, trochę szkoda. Ale zaraz. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Teraz tak. Czy ja chcę to zabijać? Niech zginie. Pac. Rzuciłem mu tu. I heja, nextura. Okej,
Super partia. Jak to zrobić? Mogę zagrać tak. Skupiony umysł plus gejzer i piącha. I to będzie całkiem spoko opcja chyba. Tak, ten może atakować. Wydamy piąchę. Mocniemy tym. Tym. I co dalej? Przestawię tutaj, to pewnie wyłapię gejzer na klatę. Jak tu przestawię, to też teoretycznie mogę wyłapać gejzer. Więc nie wiem, co jest najlepsze opcją. Czy po prostu wziąć go zaatakować, czy przestawić goblina tu. I tutaj też wyłapię gejzerem. Ale no, może koleś nie ma gejzera, mogę się tam ułudzić tak troszeczkę. A było całkiem spoko, bo goblinem bym zabił później tego wojownika i miałbym święty spokój od tego trolla. Ale no, coś czuję, że on ma ten gejzer. Nie wiem, ryzykować, nie ryzykować, czy po prostu zaatakować go tutaj i tyle. Dobra, wyłap, heja. Fajnie ten Mateusz się gra. Jeszcze fajnie się komentuje, jak się ma przeziębione gardło. Dobra, to będzie bez gejzera. Onki donki, no jest grubo, nie powiem, bo mam znowu wybuch błyskawicy. To jest świetny kombo, te gejzery plus to i koleś nie wie jak grać. Tak naprawdę, więc pytanie, czy ja chcę piąchy dodać, zabić mu to i to? Czy walnąć tu i zabić to i to, ale zginie mój... Moja łowczyni zginie. Dobra, odpowiedź jest taka. Boom. Plus olifant i let's go. Nice. Spoko to zaklęcia są, naprawdę ten wybuch błyskawicy. Naprawdę niezłe. Pytanie, co mój przeciwnik teraz umyśli, no. Ciekawe, ile uciuło tych obozowisk na ręce. Jesus. Jakaś finta. Plus gejzer, no super partia. Dobra, słonie na szczęście przeżyły. Przecież troszkę okaleczone są, co tu zrobić? Się koleś na przestawiał po prostu, no. Co tu robić? Z takim wynalazkiem. 5-4-1 to jest. Coś takiego? Coś takiego. Pytanie, czy ma gejzer. Wziąłem, zaatakował słoniem, zabił tego trolla i zagrał sobie tego goblina. Chociaż... Ja, dobra. Niech będzie goblin tutaj. Słoniem nie zaatakuje. Czwarta butla. No i... Fajnie by było, gdyby nie miał gejzera albo jakiegoś innego cholernego meteora. Tak, idzie. Cholerny meteor. Więc jest nieciekawie raczej. Chociaż zostały mu dwa surowce, tylko no. Tak, jeszcze przestaw go tutaj, jeszcze to bym się. To byłoby zabawne, naprawdę. Dobra, goodbye. Plus, co tu grać? Słonia grać, czy nie? Czy tego szamana tutaj? I się narazi na jakiś meteor, nie? Najlepiej. Dobra, niech będzie słoń. Plus to bierzemy zaraz. Prane oddziały po przeprowadzeniu ataku nie tracą liczników szału. Ej, to jest dobre. Mamy orka, mamy umiejętność, chociaż mamy trochę mało kart, więc nie wiem co robić. Ja zaryzykuję. Bingo. Mój ork nie stracił szału. Czy też w sumie krwiożerczości? Pełen wypas.
No i teraz włapię na klatę, co? Gejzer, ekstra. No tu jednak trzeba było dobierać kartę. Dobra, to nic mi nie zrobi, bo mam odpalony, skupiony umysł. Łe, łe, łe. To tak, dobierzemy sobie kartę, mamy strzelca. Tu jest 7, sam raz. Chyba, że ma znowu jakiś gejzer dziadowski. Cholera wie. Co to robić? Atakować, nie atakować. Dobra, następna tura. Niech sobie wbije te 4 damage'u. Kolejna finta, Jesus Christ, na tych fint jeszcze będę miał. Plus rekin, no god damn, wziął mi się tutaj zawolował, tak nieładnie mówiąc. Plus Raya. Raya to ja mogę złożyć. Sobie dobierzemy kartę. Strzelimy Rai. Bingo. Teraz tak. Ty idź tutaj. Powiedzmy zakaz targetowania na tym ziomku. Meteora się odrzuci tak dla zabawy. No i to tyle. Następna tura. Nie no, przydałby mi się gejzer jakiś w końcu teraz. Na pewno. No i nie chciałbym, żeby koleś wytargał jakiś, kurczę, blada meteor. Bo to nie byłoby fajne. Kawuki. Propagandysta. Znaczy, jak na kitatorka może. Okej. Czy ja mogę coś zabić? No gejzer by mi się przydał. Bez dwóch zdań, Chryste. Serio, tydzień najemników. W sumie to tak, odpalić tydzień najemniorów. O, Zefiria niebieska. Pacnąć to. Pacnąć to. Zabić to. I co dalej? No i łamacza trzeba gdzieś zagrać. Na przykład tutaj. Dobrać karteczkę. Czemu nie? Coś się mu wywali tam. Do tego trolla. No i let's go. Ma dwie karty na ręce. Dobrze by było, gdyby to nie były zaklęcia. Coś jeszcze dobierze. Coś mu doszło. Chyba ma same zaklęcia. Pełen wypas. Po prostu uwielbiam. Coś takiego. Ja mam Zefirię. Proszę, mój drugi, kurczę, blady szaman padł. Zajebiście. Krapiszcze straszne. Ra plus raje. To jest 10. Co mi dojdzie? Coś takiego, no super. Mogę tak, patrzeć tego trolla. W sumie chyba... Co ja chcę zagrać? Ja chcę zagrać Zefirię. Za 6. Zostanie mi 5 surowców w sumie w sam raz tyle, żeby cofnąć sobie tego łamacza i zagrać go jeszcze raz. Albo wywalić mu ten słowika. God damn it, co tu robić? Tak, ty idź tu.
odrzucić. Chyba tego trolla. To przestawimy tu. Tą ziomaleczkę tutaj zagram. Kolejną. Czy w sumie raje. No i to tyle. Let's go. Siedem do 13, super partia. Wojownik plus słowik. A Boże, no dobra, przynajmniej mam ten skupiony umysł, więc tak naprawdę nic mi nie zrobi jej pasywka. Yeah, gejzer, okej. No to mi się podoba nareszcie. Pytanie, co dostanę znowu? Nie, Boże, serio, co ja mam z tym zrobić krapem? Coś takiego. Teraz tu jest 3 damage'u, czy wziąć poświęcić któryś z tych epików poświęcić. Rają pacnąć. What? How many focused mind do you have? No, jeden. Tylko jeden, ale tak się trafiło, że od razu był na łapce. Dobra, co ja mogę zrobić? Poświęcić to i dać mu wbić 2 damage'u, no to jest najlepsza opcja chyba. Zabijemy to w cholerę. Coś się usunie, no i tyle. That will make me win. No, zobaczymy. Jak na razie dostaję po dupie dość ostro od jego cholernych zaklęć. I nie mam nic ciekawego na ręce, to jest najlepsze. On ma stwory, no super. Coś mi się nie widzi, żebym to wygrał. Z taką ilością kurna stworzeń na polu bitwy. Tak, namiot. To rzeczywiście mi się przyda. Druga włócznia. No to już widzę, jak to wygrałem. No to jest GG, już w następnej turze. No co ja mogę zrobić? Jest... Maybe. No tak, dokładnie. Co ja mogę zrobić? Włócznie odrzucić. Dojdzie mi, chociaż ja wiem, czy to nie był błąd. Coś takiego. Plus coś takiego. Taka strega tubania tutaj. I za 3. Czy ja chcę grać za 3 ten namiot gdzieś? Chyba nie, zostawię sobie, żeby móc mieć wybór większy. A co ja mogę zrobić, tak naprawdę? Mogę poświęcić tego, zabić to, on mi wbija i tak 2 damage'u. Albo wbija 4, jeśli ma jakieś zaklęcie i zabije tego trolla. Nie wiem, czy ryzykować, czy go poświęcić. Dobra, zaryzykuję. Włócznie wracaj. No super, jak go zabiję, to jest GG, bo jest tydzień najemników, więc... Świetnie. Tutaj, kurczę, aurę mrozu gra. No dobra. To jest GG. To jest 3, no to jest GG. Więc trzeba było jednak użyć tego... ołtarza. Okej, to zagramy sobie jeszcze jedną grę. Mam nadzieję, że to pójdzie trochę szybciej. Bukao tym razem, no Boże. Z PL w nazwie. Okej.
Dobra, co ja mam? Zaczynam pierwszy, nie mam nic ciekawego, świetnie. W sumie nawet niezłe rozdanie, ale nie mam nic za jeden. Donki donki. To tak, piącha i co tu grać? Harpie czy... nie harpie, czy łowczynie. Dobra, niech nie będzie łowczyni. Ekstra. Idź tu. Jezus Maria, te gardło po prostu doprowadzi mnie do szewskiej pasji w pewnym momencie. Naprawdę. Czy on może mieć kolejną fintę? Niby może mieć. Zobaczymy. Jezus Maria. O, Jesus. Syrop potrzebny. Od zaraz. Dobra, panie, graj. To że znowu ten krab, Chryste, jak ja nie znoszę tej karty. Jesus. Za 4. Mam szybki atak za 4. Szkoda, że nie ma gejzera, chociaż niewiele by to zmieniło. Mogę tak, łupnąć temu typowi, chociaż nie, Boże, nie, to się mija z celem. Dobra, polećmy tak. Bingo. Plus ty idź tutaj. Ty zostań na swoim miejscu, ty też na swoim miejscu, bo on może mieć jakiś gejzer kolejny, cholerny. I to tyle. Let's go. Co on tu knuje? Nie wiesz, że to jest strzelec? Ciekawa opcja. Nie mam magii, więc w sumie tak. Za 5 to mógłbym zagrać tego kurczę łamacza i też by nie było najgorsza sprawa chyba. W tym miejscu. Masz bombę, ten ma 4 punkty ataku, całkiem fajnie. Pytanie, co z tym zrobić? Czy on ma jakieś pożeracze, czy nie? Może mieć jakieś pożeracze albo coś innego, magii ciemności. To może nie być fajne, więc zabijemy to. No i tyle, lecimy. Następna tura. Słoniem nie chcę atakować, bo może uda mi się to na tyle przyciągnąć, żeby zagrać tutaj gejzer, więc. Należy, że słoń niech robi za blokera. Nie wiem tak naprawdę co ten Muka może mieć. Czy on tu gra tylko skupia się na magii wody, czy on też gra coś w magii ciemności? Wypadałoby jakieś pożeracze dusz tutaj grać, albo jakieś, nie wiem, zagubione w ciemności, cokolwiek. A Boże, ten troll. No, atakujesz tą kurczę tym duchem, czy nie? Najlepsze jest to, że nie mam magii w ogóle.
zrobionej. I to jest po prostu pełen wypas. Coś takiego. A, iść tutaj w raszczy, nie? To można zabić. No tak, czy on będzie miał meteory jakieś? Coś takiego. Coś takiego. I można dać zakaz targetowania, tylko na czym? Chyba na tym, to jest bez znaczenia tak naprawdę. Tutaj może walnąć albo tutaj, więc dobra, lecimy. Okej, będzie gejzer w następnej turze. Albo wybuch błyskawicy. Chociaż mówiąc, nie wiem jak błyskawica może wybuchnąć, ale... Okej. Chyba, że to jest jakiś kulisty piorun albo coś w tym stylu i wybucha, chociaż nie mam pojęcia, czy kuliste pioruny wybuchają, szczerze mówiąc. Wiem, że latają jakoś sobie tam, ale czy wybuchają? No okej, co ten muka od tej rozkmini? Co on dodał? Czwartą piąchę? Czy mi się wydawało, bo nie zwróciłem uwagi? Chyba tak, bo miał cztery butle, więc przynajmniej nie ma żadnych meteorów. Przynajmniej nie w tej turze. Raja, no i spoko. Teraz tutaj walniemy gejzerem, albo najlepiej tutaj. Zależy co on zrobi, czy on zaatakuje? Fajnie by było, gdyby zaatakował, to bym walnął tutaj gejzerem i byłoby grubo. Zresztą i tak będzie grubo. No, atakuj ziom. Atakuj tego słonia. Tak, nie, Boże. No to... Jeszcze lepiej. Nie no, grubo to zrobił, naprawdę. I pewnie zabroni Raję targetować. Albo nie. Się tak zastanawia, jakby nie wiedział, co ma zrobić. Lol, dobre. Dobre, dobre. Naprawdę dobre. Serio? No to łap. Proszę bardzo. Teraz tak. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Mam ten gniew burzy, który może być, oh my god, dobry. Czy ja chcę to użyć? Tutaj, tutaj, tutaj nie mogę targetować, więc tutaj bym walnął. Albo tym. Yeah, pod tą grę. Miodzio. Okej, no tak jak widać, kurczę blade. Pan Mukao jest dość grywalny, tak mi się wydaje. Ej, mów Boże, pan Mukao. No, pan Mukao swoją drogą, ale pan Matewa jest grywalny, na pewno. Fajny deck twierdzy. Nie wiem, czy teraz... Nie wiem, szczerze mówiąc, czy tak on nie jest teraz najlepszym deckiem, najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o twierdzę. Kat jest taka sobie. Co tam jeszcze? Togrul też jest taki sobie. Teraz, tak mi się wydaje. A ten Matewa wygląda całkiem spoko z tymi gejzerami. I z magią powietrza, która jest naprawdę dobra teraz. Dzięki temu gniewowi burzy. Tak jak widać, można fajne rzeczy robić. No fajne połączenie, ten wybuch błyskawicy plus gejzer i koleś nie wie, czy grać zygzakiem, czy grać normalnie. Jak zagra normalnie, to walnę mu gejzer. Jak zagra zygzakiem, to walnę mu wybuch błyskawicy albo gniew burzy. Więc, no... Matewa to dobry wybór teraz jest na pewno. Tak mi się wydaje. Dobra, ja myślę, że z tego Matewy sobie jeszcze nagram odcineczek jeden albo dwa, bo jest naprawdę spoko. A z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!